Tak, słuchajcie, najpiękniejsze lata, jakie mi przychodzą na myśl, to są spędzone tutaj w Łodzi. Tu się urodziłem, tu się wszystko zaczęło. Chciałbym nawiązać na chwilę do tego, co przed chwileczką przeżyliśmy. Prawie wpadamy w taniec uwielbienia, bo jesteśmy nosicielami Boga. Ja po komunii jestem nosicielem Boga, roznoszę Go. Jego zapach może każdy doświadczyć, jeśli ja go zaniosę. Jestem żywym tabernakulum. I tym tabernakulum powinienem być przede wszystkim po mszy świętej, kiedy wychodzę z tej świątyni. Kiedy idę w takie drogi naszego miasta, gdzie mogę się też zgubić. A są takie, ja znam też je tutaj. Byłem tak samo młody jak wy. I wiem, które są zgubne. To jest pierwsze czytanie dzisiejsze. Że czasem robię to, czego nie chcę. Wiecie co, jak tak mi trudno i nie wiem, co wybrać, to się pytam, Jezu, czy to, co zrobię, to się będzie Tobie podobać, czy nie? Jezu. Czy to, co mówię, podoba Ci się, czy nie? Czy to, gdzie idę, podoba Ci się, czy nie? Wiecie, jaka to jest ochrona dla mnie? Odpowiedź natychmiast przychodzi. Ale żeby chodzić po tych drogach naszego miasta, potrzebni są dobrzy przewodnicy. Papież długo się zastanawiał, jakiego przewodnika nam dać. I dlatego dzisiaj się też spotykamy, żeby wzmocnić go naszą modlitwą. A tym bardziej, że jest to ryś, biskup, ryś. Nie podobałoby wam się mieć go tutaj teraz? Proszę bardzo. Oto nowy ordynariusz, łódzki biskup, arcybiskup Ryś. Pochwalony Jezus Chrystus. Chcę powiedzieć, że wiecie o tym, Pan Jezus posyłał swoich apostołów dwójkami. I ja dzisiaj rano zaprosiłem arcybiskupa Konrada, gdzie on poszedł, tu jest. Zaprosiłem go na śniadanie, gotowałem mu mleko i dałem mu nieprzypalone, tak. On mi kroił bułki. I tak przy tym śniadaniu, przy drugiej bułce, ja mówię, wiesz co, Konrad, bo ty idziesz dzisiaj się modlić z młodymi, którzy mają się modlić za mnie, to ja sobie pomyślałem, że pójdę tam na chwilę, jak oni się mają za mnie modlić. Czekajcie, czekajcie. A arcybiskup Konrad mówi tak, wiesz, miałem ci to powiedzieć, żebyś do nich poszedł. Więc z tego samego ducha właściwie to jest, mam takie wrażenie. My dzisiaj mamy drugi dzień rekolekcji z księżmi. Przeżywamy razem ze wszystkimi księżmi diecezji łódzkiej takie trzy wieczory rekolekcyjne. Jutro arcybiskup Konrad ma naukę. Dzisiaj ma biskup Edward Dajczak. Więc ja za chwilę tam się muszę udać. Ale chcę wam powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza, chcę wam powiedzieć, jak ważne jest dla mnie osobiście to, co robicie. Ostatni raz mi się to zdarzyło 6 lat temu. 6 lat temu zostałem biskupem w Krakowie, biskupem pomocniczym, a wtedy byłem rektorem seminarium. I wieczór przed moją sakrą biskupią przyszli do mnie krakowscy klerycy, moi wychowankowie, i mówią tak, wie ksiądz rektor, co? Postanowiliśmy się całą noc za księdza dzisiaj modlić przed tą sakrą. Ja tak na nich popatrzyłem i mówię, wiecie co chłopaki,
pozwalam do północy. Ale jak wróciłem, jak już oni wyszli, zaczęli się modlić, ja tam do nich też poszedłem na tę modlitwę i otwarłem sobie Ewangelię świętego Łukasza. I w Ewangelii Łukasza jest moment, kiedy Jezus woła do siebie 12, wybiera ich spośród uczniów i wybiera ich po całonocnej swojej modlitwie. Ja się wtedy poczułem tak, że ten Jezus wybiera mnie do biskupstwa po całonocnej modlitwie seminarzystów. To znaczy tak naprawdę oni są tym Jezusem, który całą noc się modli, żebym ja mógł wejść jakoś w misję apostolską. I chcę wam powiedzieć, że jesteście Jezusem, który się modli, żebym ja mógł wejść w swoją nową misję apostolską. Dla mnie jesteście dzisiaj jak Jezus, który spędził całą noc na modlitwie, żeby mógł do siebie przywołać 12. Ja wam za to ogromnie dziękuję. Wezwanie do służby Bożej w Kościele nie odbywa się wcale tak, że dzwoni nuncjusz, tak jak do mnie zadzwonił i się spytał, czy chce być arcybiskupem w Łodzi. To się musi wydarzyć, ale wejście w misję jest dzięki modlitwie Jezusowej, a wy jesteście dzisiaj tą modlitwą Jezusową. I ja wam bardzo, bardzo dziękuję. To jest pierwsza rzecz, którą wam chciałem powiedzieć. A druga, arcybiskup Konrad mi mówił tak, że prosiliście go, żeby coś powiedział o modlitwie, osobiście. I mówi, to ty im powiedz. Ja wam powiem, że zrozumiałem po raz pierwszy, o co chodzi w modlitwie dość późno. Już byłem dużo starszy od was. Byłem już księdzem ze 4 lata. No i jako ksiądz, no jakoś tam się modliłem, nie? Brewiarz mówiłem, a jakże, różaniec codziennie, a jakże. Pamiętam rozmowę z jednym księdzem, który mi powiedział w ten sposób. I to właściwie ukształtowało do dzisiaj moją modlitwę. Zaczynasz się modlić wtedy, kiedy potrafisz stracić czas dla Jezusa. W modlitwie tak naprawdę liczy się tylko ten czas, który dasz. Od strony ludzkiej nic więcej nie możecie zrobić na modlitwie. Możecie tylko dać czas. I on mi to wytłumaczył tak najprościej, jak potrafił. Powiedział w ten sposób. Przychodzi do ciebie ktoś, kogo kochasz. Albo przynajmniej jest dla ciebie ważny. Siadacie ze sobą. Potraficie spędzić ze sobą godzinę, dwie, trzy. Właściwie nic nie robicie. Moglibyście w tym czasie dużo zrobić. Przygotować się do egzaminu z ekonomii. Albo do klasówki z historii. No ale ty siedzisz tę godzinę, dwie, trzy z tym gościem i najciekawsze jest to, że nic żeście ważnego nie robili, nic się właściwie nie stało. I on wychodzi po tych 3 godzinach i ty jesteś szczęśliwy i nie masz poczucia, że straciłeś czas. Jeśli przyjdzie do ciebie ktoś, kogo nie znosisz, macie takich? Nie mówcie chórem. No, więc jak przyjdzie do ciebie ktoś, kogo nie znosisz, to on może ci zaproponować robienie najważniejszej rzeczy pod słońcem. Na przykład, że usiądziecie, napiszecie projekt Konstytucji dla 4 Rzeczpospolitej. I po 15 minutach się zastanawiasz, kiedy wreszcie wyjdzie. Właściwie dlaczego jeszcze nie wyszedł pierwotnie? Siedzi i siedzi, a poszedłby już. I wydawałoby się, że robisz rzeczy najważniejsze z nim. Tylko, że to jest w twoim życiu ktoś, kogo nie znosisz. I każda kolejna minuta wydaje ci się za długa. Natomiast kiedy się nauczyłeś właśnie z kimś tracić czas i tym kimś jest Jezus, że potrafisz z nim tracić czas, to znaczy, że zacząłeś się modlić. Więc jak macie w sobie takie pragnienie,
a słyszałem, że to jest wasze pragnienie, tu przyjść, być, zostać. To nawet gdyby tu się nic wielkiego nie wydarzyło, nawet gdybyście nic wielkiego od Jezusa dzisiaj nie usłyszeli, ale jak macie w sobie taką hojność, Jezu chce ci dać tę godzinę, weź ją, nie? Po prostu bądźmy razem. Nie? Nic ważnego nie musi się stać, jak wyjdziecie stąd w takim poczuciu, że fajnie, że warto było, że dobrze było być z Nim. Nic nie powiedział dzisiaj, nie miał ochoty. Dobrze. Bardzo dobrze. Przyjaciół się poznaje po tym, że potrafią siedzieć ze sobą i właściwie nic nie mówić. Więc ja z modlitwy tyle rozumiem, że dopiero zaczynam się modlić wtedy, kiedy mam ochotę dać Jezusowi czas i nie mam poczucia straty. Natomiast dokąd jest tak, że mu w życiu wyliczam, nie? Dam ci niedzielną Eucharystię, masz ode mnie 45 minut. Jak już przekroczy, to wychodzę. Nie? To masz ode mnie 3 minuty na modlitwę ranną i 1,5 na wieczorną. Nie? Możesz czytać najwspanialsze teksty duchowe i to nie jest modlitwa. To nie jest modlitwa. Natomiast kiedy cię stać na to, na ten dar z czasu, nie? Tracisz z nim czas i jest ci z tym fajnie. To znaczy, że się zacząłeś modlić. Ja wam tego bardzo życzę. I obiecuję wam, że się jeszcze nieraz spotkamy. Chcę wam powiedzieć, że nawet mam na to kilka pomysłów, ale pierwszym z nich jest taki, że posłucham was, jak wy byście chcieli to zrobić, a potem zobaczymy dalej. A na razie to my już z arcybiskupem Konradem idziemy, bo apostołowie chodzą dwójkami, więc jedziemy do księży, a my liczymy na ciąg dalszy. Nie? Na dzisiaj basta così, ksiądz arcybiskup. Ja wiedziałem, że tutaj nie ma marnowania czasu, dlatego przyprowadziłem ze sobą, w cudzysłowie, kolegę. Jeśli tak uważacie, to w następnym miesiącu przyprowadźcie ze sobą kolegę. Tak, żeby albo koleżankę. Słuchajcie, tak, żeby popękał Kościół jezuitów. Jeśli tu jest Bóg i tu jest tak ważny moment, podzielcie się tą radością. Ja przyprowadziłem. Czas na was. Chcemy razem zrobić niespodziankę i prezent, który wyślemy, bardzo odważny, który wyślemy papieżowi Franciszkowi. Oddaję głos Indze, a ona już powie dalej, co się będzie działo. Za chwileczkę nagramy tę piosenkę Światło, ale po włosku. Poproszę tekst. Nauczymy się jednego wyrazu, okej? Okay? Będziemy śpiewali razem luce. Powtórzcie. Luce. A więc mamy tak. Poproszę D-dur. Luce. Uwaga. Raz, dwa, trzy i. Luce. Seguila. Luce. Gesuce dentro. Luce. Mi apro a te. Resta con noi, Gesù. Jeszcze raz. Seguila, Gesù c'è dentro, mi apro a te, resta con noi, Gesù. Myślę, że bardzo dobrze. Myślę, że ten ostatni werset jeszcze możemy razem zaśpiewać. Resta con noi, Gesù. Zaśpiewajmy. Świetnie. No słuchajcie, możemy chyba zaśpiewać. Potrzebujemy jeszcze tutaj chwilę, bo z ojcem spróbujemy nagrać na dwie komórki. Tak, gdyby się coś okazało, że może z jednej lepiej, a z drugiej gorzej, to żebyśmy mieli z czego też wybrać.
To ojcze, najpierw nagrywamy tutaj Ingę, bo ona mówi, a później słuchajcie wszystkich młodych, którzy będziemy się modlić tym śpiewem. Przypominam, że się modlimy za Ojca Świętego. Santo Padre, noi Giovanni della Polonia preghiamo per te e questa canzone è la nostra preghiera, nostra cordiale preghiera per te e per i Giovanni di tutto del mondo. Allora cominciamo e ti amiamo, Santo Padre. Luce, seguila, luce, Gesù c'è dentro, luce, mi apro a te, resta con noi, Gesù.